Kowalczyk. Zapowiada się ciekawie. Widzę, że jest tutaj trochę bałaganu. Ale damy radę. Poradzimy sobie z tym. Dziwne szafy, tak wysoko ustawione. Wejście do stodoły. Stodoła podparta, żeby wszystko nie runęło. Bardzo dobrze. Tutaj mamy jakiś ładny piec i kredensik podobny do naszych perelowskich. Troszkę siana. Mamy tutaj krucyfiks oraz dwa ładne talerze, chyba ozdobne. Maszynki do mielenia mięsa. O kurde, z Husqvarny? Nie wiedziałem, że Husqvarna robi takie sprzęty. Tutaj zostało troszkę talerzy. Spróbujemy się dostać do części mieszkalnej. Tam zapewne będzie więcej fajnych rzeczy. Jak wspomniałem na początku, kobieta, która tu mieszkała, nie była w stanie już opiekować się tym całym dobytkiem, więc dzieci postanowili oddać ją do domu starców, a sami wyjechali za granicę, więc tak naprawdę cały dom został opuszczony, pozostawiony na pastwę losu. Tutaj też trochę sprzętu jest, lodówki. To chyba pralka, chociaż nie, z wentylatorem. Nie sądzę. O kurde, na strychu widzę też jakieś artefakty. Jeżeli starczy czasu, to spróbujemy tam wejść. Tutaj już jest wejście do domu. Tutaj kredensik z wyposażeniem całym. Kolejne wyjście. Zobaczcie, normalnie jest wydeptana ścieżka. Tak często tutaj jest odwiedzany ten dom. Tutaj kolejny kredensik. Całkiem fajny. Jakiś ładny obrazek. Krzyż. No i kolejny ozdobny talerz. Po prostu jest who is best. O, docieramy chyba do kuchni, tak. Zobaczcie, tutaj jest taki gigantyczny piec. Na nim nadal są czajniki. Wejścia pilnuje jelonek. Komutka.
nogi, bawole. Co tutaj jest? Wyjście na zewnątrz? Chyba tak. Wyjście na ogród. Tutaj mamy już ogród. Jednak nie do ogrodu chciałem się dostać. Najpierw idziemy do części mieszkalnej. A część mieszkalna znajduje się chyba tutaj. Kolejny piec, który ogrzewał to pomieszczenie. Tutaj bardzo ładny drewniany zegar. I tutaj chyba jakiś pokoik. Zaraz zobaczymy. W szafie nadal znajdują się ubrania. Kilka obrazów. Zapomnianych już. I sypialnia, to była sypialnia. Tutaj mamy jakieś stare zdjęcie jeszcze w czarno-białym tle. Dobra. O kurde. Coś zauważyłem. Nie wiem, czy dobrze widzę, ale chyba. O kurczę. Tu się otwiera i wchodzi się na dół. Tuż pod pokojem jest piwnica. Ale tutaj jest rzeczy. Szkoda, że nie mogę tam wejść do końca. Zapewne znalazłoby się coś interesującego. Ale to nic, ale jaja. Tuż pod pokojem. Pod sypialnią. Tu pyk z sypialni od razu do piwnicy. I schłodzone piwko gotowe. Szuflada również wypełniona różnymi bambetlami. Świecznik. Tutaj było chyba wyjście główne. Jest całe zawalone. A tutaj wchodzimy już do salonu. O kurde. Salon robi wrażenie. Zostało jeszcze trochę starych mebli. Dzieci bawią się nad morzem. Ale zobaczcie, jaki ładny telewizorek. O, mamy kalendarz. Ale nie widzę roku. Jak to? Jest 1990. O kurde. 30 parę lat. O, to jaki ładny obrazek. Zobaczcie. Chatka, jeziorko.
pięknego. Tutaj całkiem ładny wazon. Tu już widzimy ulicę główną. Idziemy dalej. A co teraz jest? Co to za miejsce? Ciężko powiedzieć. Tutaj można było kurtki powiesić, czyżby taki przedpokój? Piękny talerzyk. Nie wiem, czy to nie angielski. Zaraz zobaczymy. Made in England. Tak, zgadza się. Często je spotykam na eksploracjach. Bardzo ładny. Zobaczcie sobie. Historia opisana na talerzu. Szafa. Bardzo ładnie zdobiona. Też już zjedzona przez korniki. A w środku makieta jakiegoś domku. Ale szafa ładna. Tutaj też całkiem fajny mebelek. Łabędzie. I mamy zdjęcie najprawdopodobniej mieszkańców. Dobra, idziemy zobaczyć na górę. Być może na górze będzie coś więcej. Kurczę, co tu jest? To już nie wygląda na część mieszkalną. Chyba o, tutaj może tak. Piękne malowidło. To była najprawdopodobniej kolejna sypialnia. I domek nad jeziorkiem. Łabądki. Zobaczcie, jak natura się wdziera przez okno. Niewielkie pomieszczenie. O, tutaj się kończy. Być może tutaj przetrzymywali różne przedmioty mniej potrzebne. A teraz wejdziemy tutaj. Ale nie wiem, co to jest. Wygląda jak strych. Tak. Tam widać, że część już runęła. Niedobrze.
duża część tego pomieszczenia już się rozwaliła. Nie wiem, czy warto tam wchodzić dalej. Kto tu wejdzie, jak nie ja? Jakiś rowerek stary. Cała reszta runęła. Tutaj mamy maszynę do szycia. Nie wiem, co to? Jakieś koniki? Tu jeszcze można przejść? Magnetofon szpulowy. Tak jest. Ale dużo pajęczyn. Wszędzie mam pajęczyny. Dosłownie. To jedynie miejsce, gdzie można tak na dłużej zawiesić oko. Zostało najwięcej elementów dekoracji oddającemu charakter temu miejscu. Zobaczcie, kubeczki. Dobra. Będziemy powoli wychodzić. Jelonek pilnuje nadal. Historia kobiety mieszkającej tutaj jest dość smutna. Czy wszyscy tak zakończymy na starość, czy po prostu oddadzą nas do domu spokojnej starości, żeby pozbyć się problemu? Kto wie, tego nie wiemy. Cóż mogę powiedzieć więcej? W tym miejscu zakończę eksplorację i zapraszam was znów za tydzień w piątek lub w niedzielę. Na razie. Trzymajcie się i do zobaczenia.